Jesteśmy u progu trzeciego roku wojny. Wojny, która nawet w tej chwili, w tym momencie, kiedy państwo na mnie patrzą, pochłania kolejne ludzkie istnienia. Kiedy wygodnie zasiadamy w weekendowy wieczór na kanapie w ciepłym, suchym domu, Ukraińcy w błocie, zimnie i deszczu próbują bronić się przed terrorem Władimira Putina, który chce zostać współczesnym carem. No a my, rozmawiając o tej tragedii, pytamy, czy widmo wojny zawisło także nad Polską. Piekło Ukrainy trwa już od 2 lat. To czas krwawej wojny z armią Władimira Putina i zaciętej walki Kijowa o poparcie sojuszników w Unii Europejskiej i w NATO. Do not ask Ukraine. Nie pytajcie Ukrainy, kiedy skończy się wojna. Zadaj sobie pytanie, dlaczego Putin nadal jest w stanie ją kontynuować. Still able to continue it. Zachód nie wierzy już w kłamstwa dyktatora z Kremla, ale i on w tej chwili zacieśnia sojusze militarne, chociażby z Iranem i Koreą Północną. Ostatni rok to zarówno sukcesy, jak i porażki Ukrainy. Kontrofensywa Wołodymyra Zełenskiego nie zmieniła losów wojny. W tym miesiącu żołnierze musieli wycofać się z Awdijiwki, o którą walczyli od października. Ale nie brakuje wyrazów wsparcia dla Ukrainy, chociażby w postaci 4-letniego pakietu pomocy od Unii Europejskiej, na który zgodę wyraziły wszystkie państwa członkowskie. Chodzi o 50 miliardów euro. Musimy wywiązać się z podjętego 2 lata temu zobowiązania, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. 2 lata od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę widmo wojny Rosji z NATO staje się coraz bardziej realne. Tu ważną rolę odegrają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, który może kandydować z ramienia Republikanów, otwarcie zakwestionował artykuł 5 NATO. Kraje NATO muszą zapłacić. Nie płacą tyle, ile powinny. Stawka jest coraz wyższa. W tej chwili jest nią nie tylko wolność Ukrainy, ale i całego Zachodu. To jest debata Widmo Agresji w wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Paweł Pawłowski. Dzień dobry Państwu. A ze mną znakomici goście. Dr Agnieszka Brys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbigniew Pisarski, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Dzień dobry. I Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran Wojsk Specjalnych GROM. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, a skoro widmo agresji, no to ja muszę zapytać, czy rzeczywiście widmo agresji zawisło już nad Polską. Doktor Agnieszka Brys. Ja w tym gronie mam jako pierwsza odpowiadać o perspektywach ewentualnej agresji Rosji. Dobrze. Jeżeli ja miałabym odpowiedzieć, a nie zajmuję się sprawami wojskowymi, tylko polityką międzynarodową i polityką zagraniczną Rosji, to dla nas nie od dzisiaj jest jasne, że Władimir Putin to jest taki przywódca rosyjski, taki prezydent, który już wielokrotnie udowodnił, że jest zdolny i skłonny sięgać do przemocy w polityce zagranicznej. Więc nawet jeżeli szacujemy tak czy inaczej prawdopodobieństwo rosyjskiej agresji w jakiejś przyszłości, no to musimy wiedzieć, że Putin nieraz udowodnił, że nie jest tym, który nie wyklucza, który raczej stroni od rozwiązań siłowych. Czeczenia razy 2, Gruzja 2008 i od 10 lat, bo to nie jest tylko i wyłącznie drugi rok zakończony w agresji wobec Ukrainy, ale 10. Więc tak, znaczy to jakby każdy badacz Rosji wie, że czynnik militarny i agresję ze strony Rosji trzeba wpisywać w każdy scenariusz jako element dosyć prawdopodobny, ale to dosyć jest kwestią zawsze dyskusji. Pani doktor, to jest spojrzenie analityczne, to w takim razie zwrócę się w drugą stronę naszego studia do generała Waldemara Skrzypczaka. Czy z wojskowego punktu widzenia pan widzi to widmo agresji nad Polską? Putin podejmował kilka prób przecież, testował nas też wielokroć, prowadził wojnę hybrydową przeciwko Polsce i przeciwko NATO. To, co pani doktor mówiła, on takie próby podejmował na Kaukazie, on takie próby będzie podejmował dalej, stopniowo osiągając nowe zdolności bojowe.
odtwarzając swój potencjał militarny, będzie dalej próbował i będzie starał się destabilizować sytuację w Europie Wschodniej. Mi się wydaje, że na celowniku ma chociażby Nadbałtykę, chociażby Mołdawię i to będzie jego kolejny etap jakby eskalowania działań. Powracam w takim razie do Zbigniewa Pisarskiego. Czy to jest tak, że my powinniśmy się obawiać wojny jako czegoś nowego, czy jednak wojna dla Władimira Putina to jest taki element polityki zagranicznej, jak dla nas tutaj w cywilizacji Zachodu to są konferencje prasowe, rozmowy, utarczki słowne, a tam jest to siłowa agresja? Wojna na pewno była używana od dekad, od stuleci przez Rosję bądź jej poprzedników. Natomiast wojna ewoluowała i ja bym trochę nawet może inaczej postawił dzisiejsze pytanie, czy widmo wojny jest realne. Ja śmiem twierdzić, że wojna z państwami NATO już trwa, tylko nie mamy jeszcze wojny kinetycznej, natomiast mamy działania o charakterze hybrydowym i tego rodzaju wojna spotyka nas każdego dnia, kiedy widzimy różnego rodzaju prowokacje, nawet na terenie Polski, o charakterze właśnie dywersyjnym, czy to w okolicach granicy z Ukrainą, czy w okolicach granicy z Rosją, czy też nawet z Białorusią, to jest przejaw agresji wobec Polski, wobec NATO. Ale to jest pan w stanie wprost powiedzieć, pokój w Europie już się skończył? Na pewno dywidenda pokojowa po II wojnie światowej się skończyła. I taką dobrą ilustracją jest tego, z jakim dużym opóźnieniem NATO reaguje, ale również i Unia Europejska, że w 1989 roku do 1989 ponad czy około 3% PKB kraje europejskie wydawały na obronność. Od 1989 te wydatki spadły w sposób drastyczny. Dopiero teraz zbliżamy się, próbujemy do poziomu 2% dotrzeć, jeżeli chodzi o kraje natowskie. To można bardziej szczegółowo omówić. Natomiast gdzie my śpimy? Od 2008 Rosja w naszym sąsiedztwie prowadzi działania wojenne, a my nie zwiększamy wydatków na obronność, pomimo tego, że sami się do tego zobowiązaliśmy. Na szczycie w Walii państwa natowskie ponad 10 lat temu zobowiązały się, że każde będzie wydawało 2% PKB na obronność. Jeżeli my nie chcemy wydawać na obronność, Putin nie ma z tym problemu. W związku z czym musimy wyciągnąć z tego lekcję, że albo próbujemy jechać na gapę i ktoś inny za nas zapewnia nam bezpieczeństwo, albo jego brak, i tak jak Rosja u naszych granic, no albo jesteśmy na łasce naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych i potem się przerażamy, kiedy oni twierdzą, że nie płacisz, nie dostajesz opieki. Abstrahuję od kontekstu politycznego, że to jest nieodpowiedzialne, że to działa na osłabienie NATO. Natomiast no albo odrabiamy swoją pracę domową i dbamy o własne bezpieczeństwo, albo jesteśmy na czyjejś łasce. To jesteśmy zgodni co do tego, że jest zagrożenie. W takim razie pytanie do pana Pawła Matańczuka. Pan jako człowiek, który widział wojnę od wewnątrz, czy pan się boi o swoje bezpieczeństwo? Swoje osobiście nie, ale ja jestem troszeczkę zaskoczony tym, że my jesteśmy zaskoczeni, że Rosja stanowi dla nas jakieś zagrożenie. Proszę sięgnąć w historię naszego kraju. Czy był jakiś okres, czasookres przez ostatnie 300 lat, że nie byliśmy zagrożeni przez Rosję? Jakikolwiek. Nawet ale jesteśmy tacy wojnie uspokojeni światowej. Po II wojnie światowej, Unia Europejska, wspólnota państw. Jesteśmy uspokojeni po I wojnie światowej. Po I wojnie światowej, po tej wielkiej wojnie przecież już nie miało być wojny. Prawda? Mamy 39 rok, mamy kolejną wojnę. Mamy 45 rok, jesteśmy na łasce tej Rosji do 89 roku. Jak się nie mylę, to dopiero w 94 roku po II wojnie światowej rosyjscy żołnierze stąd wyjechali. Myśmy się zachłysnęli nie tylko pokojem, ale zachłysnęliśmy się tym dobrem i tą nowinkami technologicznymi, które nam daje cywilizacja, zapominając całkiem o tym, że świat jest światem, który jest tworzony przez historię wojen. Czego uczyliśmy się na historii? O wojnach, o przywódcach, o bitwach, o statystykach, kto gdzie i jak zginął. I czy myśmy się zmienili jakoś? Nasza najkrótsza historia. Wojna w Jugosławii. Bardzo krwawa, przecież tej wojny nie powinno być po II wojnie światowej. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Na ile dała paliwa Europie, mówiąc, że Rosja jest tym kimś, kto będzie cały czas drążyć. Inne działania Rosji. I z punktu widzenia nie tylko historycznego, ale naszego tutaj wojskowego, to
to paliwo powinno być ciągłe, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo w taki sposób, żebyśmy mogli sami się obronić do dnia i do chwili, kiedy nie przyjdą nam z pomocą nasi sojusznicy. A możemy sami się obronić? Nie, nie możemy się sami obronić. Możemy wytrwać na tyle, żeby nam pomogli inni. To jest, myślę, że dzisiaj będziemy o tym mówić, jak powinno wyglądać polskie wojsko, jak powinno wyglądać NATO. Rosja jest potężnym, wielkim krajem. To, że Ukraina się broni, 27 państwo militarne przed drugim państwem militarnym sprzed 2 lat, to tylko dlatego, że ma taką pomoc Europy i świata. A nie dlatego, że sama Ukraina jest na tyle była w stanie się przygotować przez te 6 lat czy 8 lat, żeby móc wytrzymać taki napór Rosji. Bo Ukrainie by już dzisiaj nie było, gdyby nie nas wszystkich, tego zachodniego kompleksu pomoc na Ukrainę. No dobrze, to skoro my jesteśmy przy tym temacie, to pytanie do pana generała. W takim razie, czy my jesteśmy w stanie się sami obronić bez pomocy Stanów Zjednoczonych? Ewentualnie jak długo jesteśmy w stanie się obronić? Albo kiedy będziemy gotowi? Ten potencjał, który w tej chwili dysponują państwa NATO w Europie, włączając Amerykanów, a włączając to Polskę, nie jest potencjałem wystarczającym, aby zatrzymać potencjalną agresję Rosji. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili armie europejskie są w rozproszeniu, w rozsypce. Nie ma w tej chwili żadnej armii gotowej do tego, aby była zdolna podjąć wysiłek, który by pozwolił jej odeprzeć potencjalną agresję Rosji, która cały czas swój potencjał odbudowuje. Ten potencjał narasta. W ciągu 3 najbliższych lat Rosjanie są w stanie odbudować armię do poziomu 1,5 miliona. Nowe roczniki poborowe wchodzą w wiek poborowy. To pozwala im rocznie pozyskiwać około 400 tysięcy żołnierzy. A zatem za 3 lata Rosjanie będą mieli armię 1,5-milionową. Czy my zdążymy ze swoimi przygotowaniami? Nie wiem. Deklaracje polityków wszystkich w Europie są takie, że będziemy to robili, ale patrząc na to, co się dzieje, na tempo tych zmian, wzrost potencjałów militarnych państw Europy, moim zdaniem nie zdążymy. Nie zdążymy. 2035 rok to jest ten horyzont czasowy, gdzie mówi się, że będziemy gotowi do jakiejkolwiek obrony. Jacek Siewiera, obecny u nas tutaj w wirtualnej Polsce, szef BBN-u, wspominał o tym, że jeśli chcemy skutecznie odstraszać Rosję, musimy być jakkolwiek gotowi w 3-letnim horyzoncie czasowym. To w takim razie tutaj pytanie do analitycznej części naszego studia. Może pani doktor, czy to jest tak, że chcesz pokoju, musisz szykować się do wojny? Tak, 2 razy tak, ponieważ dodatkowo sąsiadując z takim państwem jak Rosja, to w zasadzie to nie jest pytanie, to powinien być aksjomat. Więc jakby te nasze dyskusje, one są pewnym takim celebrowaniem niepokoju, w którym tkwimy. A my powinniśmy nie opowiadać o tym, jak bardzo niepokoi nas perspektywa wyboru prezydenta Trumpa na 2. kadencję, jak bardzo Rosja się zbroi, osiągając zdolności ofensywne w krótszym czasie niż robi to Europa. Tylko powinniśmy mieć świadomość tego, że po pierwsze nie tylko gramy na czas i my w tym wyścigu o czas przegrywamy, ponieważ mamy zdolności, ale ich nie jesteśmy w stanie, brakuje nam pewnej woli politycznej zdecydowania, uruchomić. Bo nie jest kwestią jakby problematyczną to, że nie mamy potencjału, prawda? Że problemem jest decyzja polityczna, uruchomienia naszego potencjału, naszych zdolności. A to, co jest stawką w grze, to my często zapominamy, prawda? Jakby dyskutujemy, co będzie, jeżeli, prawda, Rosja szybciej się uzbroi. No to będzie to, że Rosja będzie miała poczucie, po pierwsze, tego, że prowadząc wojnę nie tyle z Ukrainą, bo ona jest pewną częścią wielkiej wojny Rosji z Zachodem, tej wielkiej konfrontacji, że ten wielki Zachód nie był w stanie powstrzymać Rosji. Prezydent Putin już dzisiaj, i to widać po jego wystąpieniach, po jego sposobie bycia, ma takie poczucie już tego zwycięstwa wysięgnięcie tak jest ręki. Co więcej, on będzie zachęcony tym, że będzie chciał pójść dalej, ponieważ już sama agresja na Ukrainę, ona dla nas była bardzo nieracjonalna, ale z jego perspektywy ona się wpisywała w pewne kompleksy, pewne niezrealizowane marzenia kogoś, kto chciał wpisać się w
panteon rosyjskich przywódców i carów. Więc nie zakładajmy, że Rosja może się cofnąć sama z siebie. My jesteśmy w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwo tylko wtedy, kiedy będziemy przygotowani realnie i gotowi do podjęcia konfrontacji z Rosją, bo samo opowiadanie o tym, że mamy potencjał Rosję powstrzymać, jeszcze Rosji nie odstraszy. My musimy udowodnić to, że jesteśmy w stanie pójść na zwarcie, zderzenie i to jest jedyna w zasadzie dzisiaj droga, która jest w stanie Rosję odstraszyć przed kontynuowaniem tej wielkiej polityki imperialnej. To mamy w studiu Zbigniewa Pisarskiego. Jeśli pan pozwoli, jasne. Bardzo istotne na początku. Decyzje. Tak. Tutaj jest kwestia decyzji. Tu już nie ma czasu na to, żeby się wahać. I to, co pani doktor zauważyła, musi być podjęta szybko decyzja, która uruchomi cały ten mechanizm przygotowania się do tego, żeby być odpornym na to, co nam grozi. Ale od decyzji do uzbrojenia jest jeszcze horyzont czasowy. Tutaj też przegrywamy, bo decyzje w Rosji podejmuje jedna osoba, jest to Putin. Decyzje w NATO, tutaj na Zachodzie, podejmuje grupa polityków, którzy się muszą najpierw spotkać, dogadać i ustalić na najwyższym poziomie tą jedną decyzję. My musimy się dogadywać, a tam jest decyzja zero-jedynkowa. Z tym, że w naszym przypadku to decyzja powinna być naszych polityków, ponieważ chodzi o przygotowanie naszych sił zbrojnych, naszego państwa, naszego narodu do tego, co się może wydarzyć. No to szanowni państwo, mamy tutaj w studiu człowieka, Zbigniew Pisarski, mówię o panu, dlatego że pan doradzał politykom w 2010 roku, zwłaszcza prezydentowi, w kwestii bezpieczeństwa. No i pytanie, gdzie w takim razie jest problem? Nie ma woli politycznej, nie ma pieniędzy, my jesteśmy zbyt opieszali. Gdzie tutaj jest kłopot? Lubimy komfort. Lubimy komfort. Ten komfort jest rozgrywany przez Rosję. Rosja używa argumentu siły. My próbujemy cały czas szukać dialogu, co jest z jednej strony naszym dorobkiem cywilizacyjnym, ale z drugiej strony wykorzystywaną bezwzględnie naszą słabością. Rosja nas dzieli i w ten sposób realizuje swoją politykę w sposób skoordynowany, a my rozpraszamy nasz potencjał, który jest wielokrotnie większy niż rosyjski. I z punktu widzenia polityków, no niestety nasi współcześni politycy nie są mężami stanu. Nie dorośli do roli, którą powinni pełnić, zwłaszcza w obliczu zagrożenia. I to nie jest zagrożenie, tak jak zresztą pani doktor zaznaczyła, to jest zagrożenie, które jest nam obecne od dawna. Czy to mówimy o Gruzji, czy mówimy o Ukrainie w 2014 roku? Ile czasu my musimy się obudzić, żeby podejmować decyzje w interesie bezpośredniego bezpieczeństwa naszych obywateli? Ale przepraszam, innymi słowy, my cały abdykują czas. Politycy z roli, którą im powierzyliśmy. I pociąga to konsekwencje takie, że pomimo iż kraje natowskie mają wielokrotnie większy potencjał militarny niż Rosja, to Rosja jest w stanie prowadzić z nami konflikt na wyczerpanie. Dlaczego? Dlatego, że my kroplówką przekazujemy nasze wsparcie. Gdyby Ukraina dostała w ciągu pół roku to, co otrzymała w ciągu dwóch lat, Rosja by już dawno była pozamiatana. Byśmy już mówili o czasie po Putinie. Bo tam była porażka po stronie rosyjskiej. A ja miałem okazję widzieć to od pierwszych dni agresji tej ostatniej, dwa lata temu, ponieważ jako Fundacja Pułaskiego zostaliśmy zaangażowani przez partnerów amerykańskich do tego, żeby pomóc w ewakuacji polityków ukraińskich, pomóc w kształtowaniu polityki i jej koordynacji, jeśli chodzi o kraje europejskie, w jaki sposób pomagać Ukrainie. I powiem szczerze, że przypadkowość decyzji była zatrważająca. Kongresmeni, senatorzy, którzy przyjeżdżali do Rzeszowa, zwłaszcza w pierwszym półroczu, przyjeżdżali na zasadzie, my chcemy pomóc, bo nasz rząd jest opieszały, powiedzcie nam, co mamy robić. No i my wtedy jako NGOsy, jako aktywiści, jako politycy polscy, ukraińscy, dawaliśmy im gotowe do działania scenariusze, oni je realizowali i zmieniała się nagle rzeczywistość. Kraj, który tak jak Niemcy jednego dnia wysyłał kamizelki i hełmy, bo nie miał odwagi nic więcej, po tygodniu presji politycznej nagle zaczynał wysyłać broń. To jest kwestia niedojrzałości elit politycznych, które nie są gotowe wziąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich obywateli. To jest naszą olbrzymią słabością i to trzeba zmienić. Należy tego wymagać. Na to pytanie, kto wybiera tych polityków? My wybieramy. A więc oczywiście, to chyba można powiedzieć, że całe społeczeństwa nie są dojrzałe, nie tylko politycy. To jest trochę błędne koło, bo politycy słuchają bardzo sondaży, a nie tego, co jest w interesie obywateli. A sondaże, jeżeli byśmy zadali pytanie społeczeństwu, czy należy płacić podatki, wszyscy by powiedzieli, że nie płacimy podatków. Ale polityk odpowiedzialny nie może podjąć decyzji, żeby nie płacić podatków. Wyborach, bo z czegoś państwo trzeba utrzymywać. To jak duża była w przestrzeni publicznej, politycznej debata na temat bezpieczeństwa, na temat wojska?
czy raczej tej debata była marginalna? Tutaj pan się może wypowiedzieć jako gospodarz studiu. Ile razy przed wyborami rozmawialiście o bezpieczeństwie Polski tutaj? Zdecydowanie przed wyborami rozmowy toczyły się na tematy polityczne. I to można sprawdzić, jeśli chodzi o analizy medialne, czym było zainteresowane społeczeństwo. Było tym zainteresowane. Społeczeństwo było zdecydowanie bardziej zainteresowane polityką. O sprawach obyczajowych, o sprawach światopoglądowych, a nie rozmawiamy o tym, co jest egzystencjalnie ważne dla nas, czyli bezpieczeństwo, o którym przeciętny obywatel, ja słyszę od córki, 15 lat dziewczyna, która zadaje nam, jako rodzicom mnie małżące pytanie, czy my mamy plan ewentualnościowy na wypadek, gdyby wojna się do Polski rozlała? To czy mamy to są plan problemy, których 10 lat temu my sobie nie zadawaliśmy tych pytań, 20 lat temu też się tym nie musieliśmy. To zagrożenie jest rzeczywiście wygenerowane przez Rosję, a politycy z bardzo dużą opieszałością na to reagują. No to zapytajmy w takim razie generała Sparmana, generała polityków, studiu. Bo to jednak my ich wybieramy. Ale jeżeli mogę, tak, doktor Agnieszka, tak szybciutko, do generała wrócimy za ja wiem, tak, ale to domkniemy temat polityków i społeczeństwa. Ja wiem, że społeczeństwo to my wybieramy polityków i mamy takich polityków, jakich sobie wybraliśmy, to znaczy mamy takich, na jakich zasługujemy. Ale ważne też jest to, że politycy powinni, i tego też brakuje, nie dość, że tej dojrzałości takiej politycznej i poczucia odpowiedzialności za państwo, ale brakuje takiego poczucia odpowiedzialności, ale także odwagi politycznej, nie kierować się sondażami, traktować społeczeństwo nie jako kogoś, kto w stosunku do opinii i emocji czyjej powinien się za wszelką cenę kierować. Politycy często, mając ekspertów, wiedzą lepiej albo mogą wiedzieć lepiej, ale nie mają takiej odwagi powiedzieć: nie, drogi wyborco, tutaj nie masz racji. I już nie są w polityce, już nie ma ich w parlamencie. No właśnie, szanowni państwo, bo to jest tak perspektywa jest. 4 lat. Mam wrażenie, jeśli mogę sobie pozwolić na osobistą opinię tutaj, że jednak politycy myślą w perspektywie lat 4, czyli to, co im się po prostu politycznie opłaci. A być może mówienie o wojnie politykom się nie do końca opłaci. Ale tutaj pan powiedział, że my kogo nie mamy w Polsce? Nie mamy mężów stanu. Tak. Nie mamy ludzi. To jest odpowiedź. Nie mamy Putin przyspiesza i coraz bardziej przyspiesza, i warto by było, żeby nasi politycy dostrzegli to, skoro chcą być mężami stanu. Wydaje się, że patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, to uwaga polityków skupia się na dwóch zasadniczych problemach: kampanii wyborczej w samorządach i w wyborach do Unii Europejskiej. I na tym się kumuluje uwaga polityków. Tak jakby ta wojna, która jest za wschodnią granicą, działa się zupełnie gdzie indziej, nie w sferze ich zainteresowania. Wydaje się, że jednak nasze społeczeństwo bardziej kumuluje swoją uwagę na tym, co się dzieje za wschodnią granicę i co może ta wojna nam przynieść. A opinia publiczna bardzo reaguje na wszystko to, co się dzieje za wschodnią granicą. Mniej reaguje na to, co politycy chcą, żeby było wyrazem ich odpowiedzi na pytanie, kogo wybrać do samorządów, kogo wybrać do Unii Europejskiej. Uważam, że politycy teraz powinni przenieść wysiłek z tych wyborów, jednych i drugich, na to, żeby przygotować państwo do tego, żeby było odpornym na te zagrożenia, które niesie sobą ta zawierucha, która się na wschodzie dzieje. Tym bardziej, że, tak jak powiedziałem, Putin przyspiesza. Tak długo, jak Ukraina będzie jeszcze walczyła, to mamy ten czas. Ale po tym, co się dzieje na Ukrainie, ja nie wróżę Ukrainie zwycięstwa w tej wojnie. Sytuacja jest coraz trudniejsza. I to jest taki czas, kiedy Putin, odbudowując swoje zdolności, będzie mógł nas dalej próbować. Ale tutaj odnośnie roli Ukrainy w wojnie, w tym konflikcie, ja uważam, że mogliśmy rozliczać Ukrainę przez pierwszy rok, bo to był ten moment takiego ruchu zaciągu, żeby obronić się własnym sumptem, aż przyjdą nasi sojusznicy. Uważam, że po roku ta odpowiedzialność już została rozdzielona i dużą część, jeśli nie większą, ponosimy już w tej chwili my jako Zachód kolektywny. To jest wojna typu proxy, tak jak było w Wietnamie, tak jak było w Afganistanie. To jest starcie pomiędzy Rosją, czy też krajami liberalnymi, a Zachodem. I my teraz, można powiedzieć, przechodzimy egzamin z naszej wiarygodności sojuszniczej. Jeżeli Ukraina teraz przegra, to jaką gwarancję będą miały kraje, na przykład bałtyckie,
że zostaną wsparte. Jeżeli już słyszymy od kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi i zaczyna wprowadzać warunkowość do artykułu 5, że on będzie aktywowany, jeśli płacisz. A potem jeszcze doda, jeśli nie wiem, wynajmujesz pokój w hotelu w Trump Tower. A potem jeszcze doda, jeżeli coś tam kupujesz, taki wskaźnik, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych. Nie może być coś takiego, że w ramach sojuszu pozwalamy sobie na takiego rodzaju odstępstwa i interpretacje, które nas rozgrywają i osłabiają. Ale i tutaj jesteśmy spóźnieni bardzo mocno. Co do meritum, Trump ma rację, że powinniśmy wydawać na 2% na obronę, jeśli tutaj pełna zgoda. Co do stylu i sposobu, w jaki to przekazuje, destabilizuje NATO i osłabia jego wiarygodność. Ale jest jego styl, typowy dla Trumpa. Typowy na jego własnym interesie, a nie interesie ludzi, których ma reprezentować. O sojuszach, może państwo mają większą wiedzę ode mnie. Który sojusz, które zapewnienia o współpracy międzynarodowej zostało dotrzymane w historii świata? Bardzo słuszna uwaga, to się zgadza. I dlatego mówimy o tym, że należy odrabiać pracę domową. Ale w stosunku do nas, czy w tak ale my nie mamy interesu sami osłabiać ten sojusz. Oczywiście. I jeżeli jeden z kluczowych filarów tego sojuszu podważa jego wiarygodność, no to zachowuje się nie tylko nielojalnie, niesolidarnie. Sojusze elementem tak, ale musimy sami o siebie zadbać. Ale ja też jedną myśl taką odnośnie Rosji. Jeśli mam wykłady dla studentów i zadaję im pytania o wizerunek i taką siłę i siłę potencjalną, projekcję siły Federacji Rosyjskiej versus NATO. Ostatnie 2 lata to troszkę zmieniają, ale generalnie było takie postrzeganie, że Rosja jest prawie że porównywalna do NATO, co jest bzdurą, jak wiemy. Natomiast projekcja tej siły, wizerunek i taka nieuchronność ich pogróżek, wiarygodność wynikająca z tego była tak dominująca, że my się boimy wówczas Rosji. I czemu nie robimy tego samego z NATO, przynajmniej do poziomu naszej rzeczywistej wiarygodności, czyli do tego potencjału, który mamy. Tak? I chodzi o to, że teraz jak ja obserwuję chociażby to, co się dzieje z rolnikami i te prowokacje, które widać aż tam, no, cyrulicą pisane scenariusze są przy tym, co się dzieje z naszymi rolnikami. Oni mają słuszne postulaty, ale są instrumentalnie wykorzystywani do destabilizacji relacji pomiędzy Polską a Ukrainą i wsparcia Ukrainy, co jest w naszym żywotnym interesie. W związku z czym no, musimy umieć temu przeciwdziałać i być w tym proaktywni. Politycy powinni z jednej strony tworzyć ustawodawstwo, które uniemożliwia tego rodzaju prowokacje. Sprawców incydentów powinni aresztować i przykładnie ukarać po to, żeby zniechęcać innych. Powinni wykonywać gesty polityczne z partnerem ukraińskim po to, żeby pokazać, że my pracujemy na tym, że to są incydenty prowokowane. Ludzie muszą wiedzieć i wierzyć liderom, ale oni też muszą być do tego chętni, żeby to robić. Tak? I tego czasami brakuje. Mówi pan teraz typowo już jak polityk. Bo każdy jeden rolnik, który by wszedł teraz, by powiedział, ej, a moja zagroda, co z nią? No dobrze, gdzie jest polityka w tym momencie, żeby mnie jako rolnika wspomóc? Ja będę tutaj trochę takim adwokatem diabła, bo ja to od razu przerzucę na sprawość wojskową, na sprawę wojskowości. Jeżeli cokolwiek gdzieś tam mówimy czasami, mocno myślę się z panem generałem, będziemy tu w język gryźć, żeby nie mówić zbyt źle o tym, co jest i jak funkcjonuje wojsko, a dobrze obaj wiemy, jak ono wygląda. I teraz mówienie, że coś jest nie tak, to zaraz usłyszymy mnóstwo głosów podobnych. Ej, powinniśmy być mądrzejsi, nie powinniśmy obsłabiać i mówić o naszych niedociągnięciach. Nie? No okej, tylko że my o niedociągnięciach polskiej armii mówimy po cichutku od 30 lat. Od 30 lat sami się rozbrajamy i nie potrzebujemy wrogów zewnętrznych. I to, co dzisiaj mamy, to nie jest ostatnie 4 lata, 8. To jest 30 lat. 30 lat zapadłości polskiego wojska. I jak dzisiaj widzę polityka w Sejmie, w Senacie, który ma 30-letnią karierę, który jest z tego dumny, ja się go zapytam wprost, ej, co ty przez 30 lat zrobiłeś, żebyśmy się w Polsce czuli bezpieczni? Dlaczego ty dzisiaj chcesz tego, żeby Amerykanie nas bronili, żebyśmy w ogóle mówili o tym, że Amerykanie są nam potrzebni, a nie my jako Europa? To jest 30 lat. A więc dalej tak po cichutku i być mądrzejszy od innych, czy jednak... Ale wystarczy, że trzymamy się... Potem doktor Agnieszka Bryc, bo chciała pani zabrać głos. Że będziemy trzymali się własnych zobowiązań, które złożyliśmy sobie. Pan redaktor nawiązywał do strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, który organizował swego czasu prezydent Komorowski, przy którym jako fundacja mieliśmy swój wkład. On jest od dawna nieaktualny. Oczywiście. Były przeprowadzone kolejne strategiczne przeglądy bezpieczeństwa narodowego przez urzędy do tego zobowiązane.
Ministerstwo Obrony Narodowej również nie dokonywało strategicznego przeglądu obronnego. W związku z czym, jeżeli my na tym poziomie nie dokonujemy autorefleksji, jak zmienia się nasze otoczenie, to jak potem w dół mają być wykonawcze dokumenty odpowiednio pisane? Polityka zakupowa dla polskiego wojska jest w oderwaniu od refleksji na temat tego, jaka wojna, jakie zagrożenie, jakim jesteśmy położeniu. Ja natomiast jeszcze na tylko pytanie. Odnośnie rolnika, bo to wróciliśmy bardzo... do tematu polityków i kompetencji. No, wojna i jest polityką, więc tego nie unikniemy. Na te wszystkie pytania, tylko że ja... Odpowiedziałbym chyba zbyt bardzo drastycznie i niepolitycznie w tej chwili. Bo to, co pan mówi, dlaczego nie mamy tego wszystkiego, to jest dlatego, że nie ma nacisku społecznego, żeby to było. W rolnictwie, jeżeli dzieje się coś źle, to jest nacisk społeczny, bo rolnicy wychodzą na ulicę i cała Polska stoi. Czy widział pan kiedyś demonstrujących przed Ministerstwem Obrony Narodowej żołnierzy, którzy mówią, że jest coś źle? Ale nie, to może przepraszam. Nie mogą. Bo żołnierz właśnie nie może. Nie może. A więc to jest jedyne ministerstwo, które jest państwem w samym w sobie, bo wie, że jego, w cudzysłowie, pracownicy nie mogą przyjść i zapukać, powiedzieć, ej, ale zróbcie coś z tym, bo w środku jest źle. Ad vocem tych rolników, których ja szanuję, sam pochodzę z rodziny ogrodników. Też państwo ma instrumenty, żeby odpowiadać i to w sposób merytoryczny. Nie mówię o tym, żeby aresztować kogokolwiek, broń Boże. Natomiast jeżeli są postulaty typu, że Ukraina zagraża naszemu rynkowi, to wystarczy spojrzeć na dane na przykład na temat ceny zboża w Unii Europejskiej i jak polska cena zboża kształtuje się na bazie innych krajów Unii Europejskiej. Nie odbiega. Jak wygląda wymiana handlowa z Ukrainą, jeśli chodzi o płody rolne? Eksportujemy więcej na Ukrainę niż importujemy. W związku z czym państwo, gdyby odpowiednią politykę komunikacyjną i swoją narrację nałożyło na te działania, które strajkujący mają prawo wyrażać, no to by ta równowaga w dyskusji była. Jakby, ale oczekuje pan tego nie od rolników, żeby państwo tego nie robili. To ja muszę zadać pytanie, przepraszam, musimy oddać głos dr Agnieszce Bryc, ale jeszcze pod konkretnym pytaniem, bo skoro mamy naciskać na rządzących, tak jak zresztą pan mówi, to ja mam pytanie, czy pani wyobraża sobie na przykład taki protest przed Ministerstwem Obrony, obywatele w stylu, ja oczywiście troszeczkę hiperbolizuję, kupujmy czołgi, szykujmy się do wojny. I pytanie, jakby to zostało odebrane przez rosyjską propagandę? Ale my nie musimy protestować pod polskim Ministerstwem Obrony, kupujmy czołgi, zbrójmy się, bo tutaj jest konsensus polityczny, taki ogólnonarodowy, ponadpartyjny. Ale konsensus jest, ale jest. Fakty... To prawda, ale jednocześnie też jest tak, że te wszystkie niedociągnięcia, wszystkie braki, które narastały przez 3 dekady, to one też powodują, że my często mamy oczekiwania w stosunku do polityków i społeczeństwa, ale w MON to nie jest tylko ta czapa polityczna. Każdy minister ma swoich doradców wojskowych, ma swoje sztaby i to też od nich wiele zależało i zależy dzisiaj, jak mądrze przekonać polityków, którzy przecież nie mają pełni wiedzy. Znaczy to jest tak, że to się de facto faktycznie, ja mam tego świadomość, od nas analityków, ekspertów oczekuje, żebyśmy doradzili mądrze tym, którzy proszą nas o zdanie. I tacy sami eksperci są w Ministerstwie Obrony, więc to też nie jest tak, że politycy są nieczuli i w zasadzie kierują się tylko i wyłącznie swoimi partykularnymi interesami. To trzeba trochę zniuansować i rozłożyć, ale tak a propos jeszcze, rosyjska propaganda to nie tylko sama propaganda. My musimy mieć świadomość tego, że każdy nasz spór wewnętrzny, każda oś konfliktu dzisiaj na tle, prawda, zboża i w środowisku rolników. Za moment kwestia Ukrainy, wsparcia militarnego dla Ukrainy i tego, jak za to płaci polski podatnik, tak? Bo taki jest wizerunek. To wszystko jest wyciągane z kontekstu politycznego Polski, przerabiane jako nabój w wojnie kognitywnej, poznawczej, która nie jest zwykłą propagandą. To jest wielkie kombo operacji informacyjnej, prawda, propagandowej, psychologicznej. Aktywizowani są pożyteczni idioci, aktywizowane są prorosyjskie środowiska, media, partie, frakcje. I to wszystko powoduje, że na tle, tak jak Zbyszek powiedział, na tle
faktycznego problemu rodzi się wielki, prawda, robi się z tego powodu wielki kryzys społeczno-polityczny, który rezonuje, tak? Czyli efekt jest taki, że rezonuje w społeczeństwie polskim, powodując taki stan emocjonalny i takie postrzeganie rzeczywistości, które jest oczekiwane z kolei w Moskwie. Czyli mamy sytuację taką, w której pogłębiają się nastroje antyukraińskie, co samo z siebie jest pewnym faktem i jakby nie trzeba się temu dziwić, bo jakby czas mija, psychologia robi swoje, ale efekt końcowy jest taki, że Rosja pozwala albo pomaga, dopycha ten klin wbijany między Ukrainą a zachodnich sojuszników, który powoduje, że my dystansujemy się coraz bardziej wobec Ukrainy. Dla nas ważniejsze niż obrona Ukrainy, niż wsparcie dla Ukrainy militarne stają się kwestie zboża, które są kwestiami de facto politycznymi i gospodarczymi, ale rozwiązywalnymi. To można rozwiązać, a nie robimy z tego wielkiego dramatu polsko-ukraińskiego. Ta sama wojna kognitywna, ona w nas i także na Ukrainie pogłębia, wzmacnia nastroje antyzachodnie. Ten rolnik, który wywiesił sobie transparent Putinie, zrób coś, zrób porządek z Ukrainą i Brukselą, to są stare kremlowskie, duginowskie hasła, że świat europejski, zwłaszcza w tej części naszej, środkowej i wschodnioeuropejskiej, czyli Słowiańszczyzna, w sposób naturalny powinna ciążyć do tego wielkiego świata ruskiego, tego świata słowiańskiego, ponieważ my podzielamy podobną mentalność, wrażliwość, konserwatyzm, a hasła europejskie, czyli liberalne, demokratyczne, to są de facto hasła anglosaskie, kupieckie, zdradzieckie i tak dalej. Czyli my powinniśmy mieć serca i umysły raczej po tej stronie świata, na czele którego stoi Putin. I to wszystko powoduje, że nasi rolnicy, którzy są atakowani, prawda, takimi hasłami w stylu, że ta Bruksela jest przeciwko wam, że wasz rząd de facto nie daje wam się wyżywić, bierzcie sprawy w swoje ręce, to później nakręca w reakcji po stronie rosyjskiej na przykład hasła takie, że Polacy na nas czekają, że trzeba będzie, to znaczy idźmy na Warszawę, tam już nasi są, przyjmą nas z otwartymi ramionami i że trzeba wyzwolić Warszawę, tak jak wcześniej Kijów, z tego, prawda, neonazistowskiego albo warszawskiego reżimu. To są wszystko te elementy, które my bardzo dobrze znamy i mamy je rozpoznane, które były stosowane w stosunku do Ukrainy, czy wcześniej Gruzji, czy państw bałtyckich, a które dzisiaj ja widzę takie copy-paste, takiego rozsadzania, atomizowania społeczeństwa polskiego i to jest ten pierwszy krok do tego, żeby przygotować doskonałą operację zielonych ludzików albo jakąś inną dywersję na terytorium Polski. Tu nie chodzi o to, że pojawią nam się żołnierze rosyjscy, ale pojawią nam się masy, które będą mówiły precz z Ukrainą, precz z NATO, my chcemy pokoju, kochamy Putina. Znaczy, z tym kochamy Putina może będzie, to jest mało prawdopodobne, to nie jest tak, ale będą to na przykład silne trendy antyeuropejskie, antyzachodnie. Czy to i to będzie już agresja rosyjska, tak? Bo to będzie agresja nie kinetyczna, czym się panowie zajmują, ale agresja w innej domenie tej wojny, tak? W innej płaszczyźnie, ale to ciągle będzie ta sama agresja. I tu nie ma zaskoczenia, bo tak. To, co Putin robi, to, co robi Rosja, to jest ten playbook, ten manual, który jest znany od setek lat. I dlatego mnie dziwi taka powściągliwość w reakcji i brak takiej zdecydowanej odpowiedzi na tego rodzaju zaczepki, prowokacje, incydenty, kiedy mamy wiedzę, mamy do tego narzędzia, stać nas na to i pozostawiamy świadomość naszego społeczeństwa w rękach tych, którzy atakują tę świadomość, nie dając im alternatywną narrację, wytłumaczenie, co mają oni okazję obserwować. I racja, rolnik ma swoje podstawy do tego, żeby protestować, ma argumenty do tego. Natomiast on też jest instrumentalizowany przez te słynne banery, sowieckie flagi i tak dalej i jest wykorzystywany. I chodzi o to, żeby wytłumaczyć obywatelom, że mamy do czynienia w tej chwili z wojną o waszą uwagę, o waszą interpretację tych faktów i nie
nie pozwólcie sobie, bo za chwileczkę mamy wybory do Europarlamentu, w czerwcu będziecie wybierali, ktoś chce wpłynąć na wasz pogląd. Ludzie chcą wiedzieć i chcą to rozumieć. To skoro społeczeństwo, to chciałbym, żebyśmy społeczeństwu oddali teraz głos, bo przypominam, że państwo cały czas mogą komentować to, o czym rozmawiamy na naszym kanale na YouTubie. I tutaj od razu widzę komentarze i to będzie też pytanie do pana generała. Pani Ewa Palczewska napisała: Niemcy w swoim interesie powinni pokryć część naszych wydatków na obronę. Gdyby poprzednia ekipa kontynuowała zawarte umowy, mielibyśmy już 50 helikopterów plus ich produkcję i baterie Patriot od 2018 roku. Gdzie jest problem, że my nie jesteśmy uzbrojeni? Znaczy problem moim zdaniem leży u źródłem tego problemu jest brak decyzji. Takich decyzji, które by pozwoliły uruchomić procesy dozbrojenia polskiej armii. Nie szukałbym tutaj rezerw w Niemcach, jeśli chodzi o dozbrojenie polskiej armii, bo my mamy rezerwuar i potencjał w naszym przemyśle zbrojeniowym, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Tylko my nie potrafimy go dobrze zidentyfikować i go uruchomić, bo potencjał, powtarzam, jest. I Polakom się ta wiedza należy. Ja uważam, że, i to wracając do państwa wypowiedzi, u nas politycy do tej pory nigdy za nic nie odpowiadali. U nas nie ma odpowiedzialności za nic, tak naprawdę. Przez 30 lat nikogo z niczego nie rozliczono. Te rozliczenia, które są teraz na scenie politycznej, one, na audyt i wszystkie inne hasła, one niczego nie zmienią, nie podnoszą naszych zdolności i nie poprawiają naszej świadomości, jeżeli chodzi o odporność na to, o czym państwo mówili, te ataki ze wschodu. Zatem wydaje się, że głównym problemem to jest to, że po pierwsze brak tych decyzji, o których mówiliśmy na początku, drugie brak odpowiedzialności, bo uważam, że jest czas na to, mamy potencjał, żeby się zmobilizować, bo to jest potrzebna mobilizacja całego narodu, całego państwa, oczywiście też i polityków do tego, żeby przygotować się do tego, co może nas czekać. My nie wiemy, co nas czeka, my nie jesteśmy Nostradamusami, ale przewidywać trzeba i prognozować te najgorsze scenariusze. I to pytanie jest zasadne, ponieważ to pytanie trafia do polityków, którzy są odpowiedzialni za to, żeby państwo polskie do tego przygotować. Państwo, naród i siły zbrojne. To skoro mamy pewien konsensus, że politycy nie robią tak wiele, jak powinni robić, to może my cywile powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. I tutaj pytanie do pana Pawła Mateńczuka. Co ja jako cywil powinienem zrobić, żeby być gotowy do ewentualnego konfliktu? Czy mam pakować plecak ewakuacyjny i trzymać dolary w gotówce? Czy może jednak jestem jakoś w stanie przygotować się do obrony kraju? Tego, co tutaj pan generał powiedział, ja dodałbym jeszcze jedną rzecz trzecią. My nie mamy ciągłości podejmowania decyzji politycznej, że jeden rząd coś założył, to jest to, o czym mówimy tutaj. Kampania to jest wyborcza, później są 4 lata i nowy rząd, nowe rzeczy. Ciągłość powinna być. Decyzja, nie wiem, czy jest w 100% dobra, nie zawsze takie jest, ale kontynuacja tego, co było. I te śmigłowce są tu słuszną sprawą, bo dzisiaj po tych 8 latach mielibyśmy nie tylko 53 śmigłowce, ale też załogi do nich przygotowały, całą infrastrukturę, łączność, uzbrojenie. I zgadzam się z tym, nie ma rozliczenia tego. To już zapomnieliśmy 8 lat. Co powinniśmy robić my jako cywile? Ja będę jak mantrę powtarzał. Głosować na polityków takich, którzy doprowadzą do tego, że my jako nie wojsko, tylko jako społeczeństwo będziemy przygotowani do wojny. Wojna na Ukrainie zero-jedynkowo. Tam giną tylko żołnierze, czy są atakowane miejsca, które tak naprawdę w konwencji genewskiej, w prawie wojennym nie nadają się jako obiekty wojskowe. Ginie na równi dużo cywilów, jak i żołnierzy. A więc obrona cywilna to jest podstawa, której my w Polsce nie mamy. Nie mamy czegoś takiego, że my jako społeczeństwo przestawiamy się z godziny P, a więc pokoju, na godzinę W jako wojnę. Że my jako społeczeństwo nie wiemy, co z sobą zrobić. 38 milionów ludzi, obywateli tego kraju, nie wie, co z sobą zrobić w momencie wojny. Mówi pan o plecaku ewakuacyjnym. To są takie tylko hasła. Ja myślę, żeby tych plecaków w Polsce brakło, jeżeli by powiedzieć tak zero-jedynkowo, co powinniśmy zrobić, żeby no bo nie mamy wygrać schronów. Nie jesteśmy nie, ale jakoś co, na pana pytanie powinni pan odpowiedzieć politycy. Politycy teraz, kiedy jest to zagrożenie za granicą, panu powinni powiedzieć, dlaczego się pan ma przygotować i jak się przygotować. Czy pan wie? Czy ktoś wyartykułował sposób pańskiego przygotowania do tego, co pana czeka i co pan ma, jak przygotować? Absolutnie nie, ale kiedy zadaję takie pytanie politykowi, to polityk powie, że gdyby nie zaniedbania naszych poprzedników, to byliśmy gotowi. A ja i to jest taka rozmowa do tego, że mamy się uczyć dwa razy więcej religii niż przysposobienia obronnego.
więc no, powiedzieli nam, módlcie się o cud. No, takie śmieszne porównania. Ja myślę, jak w tym gronie siedzimy, to jeżeli chcemy naprawić sobie ząbki, wzrok poprawić, to idziemy do służby zdrowia państwowej, czy idziemy prywatnie? Ja tutaj siedzę, płacę podatki, ZUS-y, mam działalność gospodarczą dodatkowo, idę prywatnie. I to, co tutaj pan generał mówi, kto powinien nam to powiedzieć, to nie mówią nam tego rządzący, tylko pyta się pan eksperta, który jest dzisiaj prywatnie na rynku, co prywatnie mam sobie zrobić i zapłaci mi pan to, panu wspomogę. Nie? To jest tak samo, jak pójdziemy do dentysty, który też prywatnie naprawi nam te zęby. W takim jesteśmy dzisiaj państwie, że mówiąc o naszym bezpieczeństwie osobowym, idziemy pytać się prywatnych ekspertów, a nie daje nam tego choćby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Bo w prywatnego eksperta interesie nawet jest to, co sam pan mówi, żeby zarobić to, te pieniądze za doradztwo. A polityk, to o czym już wspominaliśmy, ma odpowiedzieć tak, jak chce usłyszeć jak największa część społeczeństwa po to, żeby zostać wybranym. I tutaj, moim zdaniem, może być ten problem. To nie zwalnia polityków z odpowiedzialności za to, żeby przygotować pana, nas wszystkich, całe społeczeństwo do tego, co może nas spotkać najgorszego. A inne społeczeństwa są gotowe? Społeczeństwa zachodnie? Może no, na pewno obywatel Szwajcarii jest dużo bardziej przygotowany do tego, choć bezpośrednio do jego granic, żeby jakieś obce wojsko dotarło, śmiem twierdzić, że jest dużo mniej prawdopodobne niż do naszej granicy, przy której stacjonują chociażby w Białorusi i w obwodzie królewieckim wojska wrogie nam. To jest szereg zaniechań oczywiście, które miały miejsce i takie jedno z tych zaniechań, które ja bym mocno wyartykułował, to jest zaniechanie, jeśli chodzi o możliwości dozbrajania armii, zarówno polskiej, jak i armii poszczególnych państw natowskich. Niedawnie, jak w październiku jeszcze tutaj w Warszawie admirał Bauer, szef Komitetu Wojskowego NATO na Warsaw Security Forum, podkreślał i wzywał państwa natowskie i inne sojusznicze, dlaczego nie przestawiacie swojego przemysłu obronnego na przygotowanie w trybie wojennym. Dlaczego tak wolno się do tego zbieracie? Minęły dwa lata straciliśmy, a Putin dwa lata już jest do przodu. On to zrobił. A my, w momencie, w którym on to zrobił, jeszcze ogłosił to bezczelnie, a my tego nadal nie słuchamy, udajemy, że tego nie ma. W tej chwili, żeby dogonić i przygotować wojsko w NATO do tego poziomu pełnego zabezpieczenia w uzbrojenie i w dostawy amunicji, to jest od 3 do 5, niektórzy mówią 7 lat. W związku z czym no, 2 lata już straciliśmy na konferencji monachijskiej. To było takie poczucie, akurat jako fundacja organizowaliśmy tam spotkanie z sekretarzem generalnym NATO i ministrem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec. I było takie poczucie, że już i tak Europa jest dość samotna, bo Stany Zjednoczone dały nam teraz taki sygnał ostrzegawczy, że wake up call i wszyscy nagle mówią, no dobra, no to zobaczmy teraz, policzmy, co my jako Europa możemy zrobić. Już 2 lata zmarnowaliśmy na to, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie i wdrożyć działania. Ale ewentualnie pomóc Ukrainie i zamknąć temat. Tego też nie zrobiliśmy. W związku z czym jesteśmy o 2 lata do tyłu. Teraz próbujemy w pośpiechu do wyborów w Stanach Zjednoczonych coś zrobić, podjąć jakieś inicjatywy, jakieś działania, ale ile czasu już straciliśmy? I to jest taka bezczynność. No, z punktu widzenia Unii Europejskiej, no, cieszę, że komisarz, szefowa Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen twierdzi, że jeśli ona zostanie nową szefową Komisji Europejskiej, to będzie tam komisarz do spraw obronności. No świetnie, tylko że czemu tak powoli, czemu tam nie ma instrumentów, czemu to z taką dużą opieszałością się pojawia, co nie zmienia faktu i żeby nie wychodził na osobę, która jest bardzo negatywnie nastawiona, pesymistycznie, są przejawy tej pozytywnej aktywności. Tak? Polska wydaje odpowiednio na obronność, jesteśmy w tym zakresie prymusem, co jest tylko odzwierciedleniem tego, że poważnie traktujemy zagrożenie, które jest na wschodzie. Jest zgoda ponadpartyjna w Polsce, społeczeństwo rozumie, że należy wydawać pieniądze na obronność, w związku z czym politycy mają naprawdę carte blanche do tego, żeby robić z tymi pieniędzmi, no nie mówię, że co chcą, ale naprawdę mają swobodę wydatkowania, jakiej nie mieli od 30 lat. Więc teraz no, to wymaga tylko posłuchania ekspertów, wyrobienia sobie racjonalnej, rozsądnej opinii i jej wdrożenia. I nie przeszkadzania prywatnemu sektorowi i publicznemu w realizowaniu tych celów. Po prostu działać. Jeżeli mogę dorzucić, to jeszcze pokutuję w tej całej naszej postawie, powiedziałabym euroatlantyckiej, takie nastawienie, byle tylko nie straszyć społeczeństwa.
prawda? Nie mówmy o ryzyku konfrontacji z Rosją, bo co będzie, jak nasze społeczeństwo się przestraszy? Znaczy, to jest to, o czym mówiłeś, że chcemy jako, prawda, politycy rządzący utrzymać społeczeństwo w takiej nieświadomości, w takiej strefie komfortu. Ale to dzisiaj nie czas żyć w strefie komfortu, bo czasy są niekomfortowe i lepiej mieć świadomość rzeczywistości, niż żyć takimi mitami i ułudami. To znaczy, prawda, bo wtedy jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w to, co Rosja... To a propos czasu jeszcze, bo to się ładnie ze sobą łączy. Tą łudą, w którą my ciągle wierzymy, a może my w naszej części Europy mniej, ale nasi partnerzy na Zachodzie za bardzo, może inaczej, ulegają tym operacjom kognitywnym, o którym już powiedziałam, w tym znaczeniu, że Putin od wielu miesięcy wysyła takie sprzeczne sygnały. Czyli raz mówi, dokończymy Ukrainę, Ukraina generalnie skapituluje, sprawa będzie załatwiona, to znaczy frontem my to wygramy, ale z drugiej strony dokładnie w tym samym czasie wysyła sygnał, ale my jesteśmy gotowi na rozmowy. My zawsze byliśmy gotowi na rozmowy i efekt jest taki, że w rządach czy w tych środowiskach okołorządowych w różnych państwach europejskich w zasadzie jest takie wahanie się. To w końcu my mamy iść się jakby militaryzować i przestawiać nasze państwa, nasze gospodarki na tory wojenne i podejmować te decyzje, o których mówił pan generał. Czy jednak jest jakiś powrót do tego stanu sprzed agresji rosyjskiej, bo być może otworzymy ścieżkę dyplomatyczną, negocjacyjną z Rosją i sprawa się sama rozwiąże rozmowami trudnymi, niemniej jednak politycznymi, dyplomatycznymi. I to jest to jest ten efekt, my po prostu wpadamy w pułapkę zestawioną w bardzo prosty, ale perfidny sposób na Kremlu, ale to jest nasza wina, że my w nią wpadamy. Znaczy nikt nam nie każe w nią wpadać, prawda? Ja się w pełni zgadzam i to ta chęć opowiadania przez polityków, że wszystko dobrze i pod naszą władzą tutaj generalnie jesteście bezpieczni, nic się nie dzieje, stwarza taką olbrzymią przestrzeń dla społeczeństwa, które rozumie, nie jest głupie i doskonale rozumie, że jest rzeczywiste zagrożenie, żeby ktoś inny do nich trafiał z informacją. I wówczas te mainstreamowe, poprawne, nazwijmy to, bezpieczne dla demokracji państw, środowiska polityczne tracą przestrzeń, a pojawiają się środowiska bardziej radykalne, które zagospodarowują tą potrzebę wytłumaczenia im, że tak, tam jest wojna i tak dalej, i tak dalej. Mówią rzeczy potrzebne, które ludzie wcale nie chcą ich wypierać. Chcą je usłyszeć, zrozumieć ten konflikt i zagrożenie, ale przy okazji niestety często te środowiska mają jeszcze dodatkową narrację. NATO złe, Unia zła, Rosja dobra. No i potem się okazuje, że tą potrzebę poczucia i zrozumienia zagrożenia zagospodarowuje ktoś inny, ale przy okazji... Wyciągajmy lekcje z tego, co było kiedyś. 15 lat temu Putin nas ograł. Przypomnę, co było 15 lat temu, kiedy Putin taką narrację swojej, taką miłość głosił do NATO, do Unii Europejskiej, do pokoju, że absolutnie pokój wieczny. I zobaczcie, Unia Europejska i NATO uwierzyły, rozbrajały się. Myśmy też się wtedy rozbrajali. 15 lat temu w tym czasie Putin modernizował swoje siły zbrojne, rozwijał swoje technologie militarne i on ten potencjał miał bardzo duży. Kupował czas. Dokładnie tak, kupił czas. I my teraz, żebyśmy się dali znowu ograć Putinowi tą narrację, o której pani doktor mówi, bo jeżeli my znowu damy się wmanewrować tą narrację, którą on nam przekazuje, manipulując naszą świadomością i świadomością naszych polityków, zarówno w NATO, w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, to on znowu będzie tym, który nas ogra. Do tego nie wolno dopuścić, dlatego też trzeba uświadamiać polityków, że to nie ten czas, żeby się w tej chwili znowu ulec tej narracji, która może być pokojową, niepokojową. Zobaczymy niebawem, jak będzie z Mołdawią, niebawem zobaczymy, co będzie w Naddniestrzu, bo już są zapędy. O to chciałem zapytać, panie generale, to będzie jeszcze pytanie do wojskowej części naszych gości. Właśnie, czy będziemy mieli jakieś sygnały, że rozpoczyna się jakiś kolejny etap tego konfliktu, że NATO powinno się już, no nie mówię zbroić, ale być gotowe na tej ostatniej prostej. Czy będzie jakiś sygnał, który powie nam, to już teraz, ta wojna nadchodzi? Generalnie wydaje się, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest moje zdanie, Putin zakończy operację specjalną.
on wojny nie zakończy. On zakończy operację specjalną, bo on ją rozpoczął 2 lata temu i on ją prawdopodobnie z dniem wyborów prezydenckich, około wyborów, zakończy, ogłaszając zwycięstwo w operacji specjalnej, ponieważ on powie narodowi rosyjskiemu: ja swoje cele strategiczne osiągnąłem, dokonałem denazyfikacji Ukrainy, zdobyłem tą część, gdzie mieszkali Rosjanie, których nękali i torturowali Ukraińcy. I to będzie koniec operacji specjalnej, ale nie koniec wojny. Kolejne cele będzie miał, no już w tej chwili jakby przygotuje instrumenty do tego, żeby wciągnąć w swoją orbitę Naddniestrze jako część, bo Naddniestrze chce ogłosić w tej chwili wolę przystąpienia do Rosji. Tak jak Abchazy i Osetia. Dokładnie tak, czasu. To jest ten ruch. Kolejnym wydaje się, że może być i to zagrożenie wynikające z naszej indolencji europejskiej i natowskiej indolencji, kolejny ruch może być w stosunku do Mołdawii. Ja uważam, że te zaniedbania, które myśmy poczynili w stosunku do Mołdawii, dają pole do działania Putinowi. On to wykorzysta. On to wykorzysta i tych ognisk w tamtej regionie będzie dużo. Ukraina, Naddniestrze, Mołdawia. My tracimy panowanie nad tym rejonem, czyli to nam się wymyka spod kontroli. I my za to zapłacimy. Naddniestrze już mówi o kongresie swoich przywódców pod koniec tego miesiąca. Czyli generalnie to, co powiedziałem, stanie się prawdopodobnie faktem. I co my zrobimy, żeby temu zapobiec? Nie zrobimy nic. Ja tylko dopowiem, bo Putin naprawdę jest politykiem. To nie jest tak, że że Rosji umom nie pajbiosz, tak? Czyli że rozumiem, nie zrozumiesz. To jest coś, co rozwściecza wszystkich rosjoznawców, bo my dokładnie wiemy, że jest wręcz odwrotnie, że Rosja jest bardzo przewidywalna, często działa naprawdę schematycznie. Putin taki jest. I on wielokrotnie, tak jak prawda, ktoś walczący, nawet jako bokser, on po prostu sygnalizuje swoje wcześniejsze ruchy. Wojskowi patrzą na zupełnie co innego, tak? Znaczy to po naszych kolegach wojskowych, czy tam od naszych kolegów wojskowych dowiadywaliśmy się, jakie jest prawdopodobieństwo wojny, bo już pewne działania na tej płaszczyźnie militarnej były przygotowane, ale my też mamy swoje czujki, prawda? My też mamy swoją wiedzę, intuicję i też wiemy, gdzie wydać polityczne sygnały przygotowywania się Putina do możliwego otwarcia innych frontów. I jednym z takich sygnałów, zresztą już kilkukrotnie, to były kroki stosowane przed wcześniejszymi rosyjskimi agresjami, była tak zwana operacja paszportyzacji. I zanim Rosja doprowadziła do wojny z Gruzją, paszportyzowała Abchazów i Osetyjczyków, zanim doprowadziła do agresji w stosunku do Ukrainy 10 lat temu, już paszportyzowała Krym, później paszportyzowała Donbas, ale ta paszportyzacja, czyli maksymalne uproszczenie wydawania rosyjskiego paszportu, to jest ten element, na który warto patrzeć. I nie jest zaskoczeniem dla nas, to była pewna informacja taka dosyć marginalna, ale ona się przebiła także do naszej infosfery, że kilka tygodni temu, może miesiąc, może półtora, ja dokładnie nie pamiętam, ale to jest wszystko do odnalezienia, odtworzenia, prezydent Putin zmienił warunki wydawania paszportów na maksymalnie uproszczone. I teraz, jeżeli mielibyśmy zgadywać, jakim państwom, no to on to się bardzo ładnie wpisuje w te takie z jednej strony lęki Putina, z drugiej strony myślenie agresywne, imperialne. Maksymalnie uprościł paszportyzację dla Mołdawii, więc scenariusz mołdawski jak najbardziej jest tutaj realny dla Białorusi i to pokazuje, że on cały czas zastanawia się i pewnie wpisuje swoje scenariusze w stosunku do Białorusi, czy prawda, to wszystko będzie zależało od tego, jak Łukaszenka będzie się z nim targował, może będzie się opierał w budowaniu tego wielkiego państwa związkowego, może będzie potrzeba. Więc to jest takie, prawda, taka prewencja, taka podbudowa do tego, żeby mieć instrument rozpoczęcia tutaj na tym kierunku zachodnim operacji. No i trzeci kierunek paszportyzacji wynika nie może tyle z takiej ochoty ekspansji, tylko pewnie z obaw przed odpadnięciem z rosyjskiej strefy wpływów już tak zupełnie na dobre
Kazachstanu, tak? Bo on też tą paszportyzację zapowiedział w stosunku do Kazachstanu, gdzie, pamiętajmy, jest 25% etnicznych Rosjan. I to też pokazuje, tak, gdzie Putin obstawia ewentualnie te możliwe kierunki. Tam wprawdzie nie ma Bałtów, ale państwa bałtyckie są na agendzie od bardzo dawna i tam kwestie paszportyzacji, obrony mniejszości rosyjskojęzycznej to już dawno były grane i ten odcinek mamy bardzo rozpoznany. Więc podsumowując, to jest tak, że my wiemy, gdzie przykładać ucho i na co patrzeć. Każdy ma swoje matryce, ale one się sprowadzają w zasadzie, już tak podsumowując, sprowadzają się do tego wspólnego wniosku, że Putin faktycznie może otworzyć kilka innych frontów, nawet jeżeli nie będzie mu się to opłacało gospodarczo, politycznie, bo on będzie na tym zyskiwał w swoim własnym, skalkulowanym, odmiennym rozumieniu, ale my tak powinniśmy brać pod uwagę także te scenariusze mołdawsko-bałtycko inne. Nasza debata nosi tytuł Widmo agresji, stąd pytanie, jakiej my agresji powinniśmy się spodziewać? Pytanie do pana Pawła Mateńczuka. Czy to będzie wojna taka, że pana zdaniem wjadą nam tutaj czołgi i będziemy mieli front? Czy jednak powinniśmy spodziewać się wojny takiej podjazdowej, to jest zbyt złe słowo, ale że żyjemy we w miarę normalnym kraju, tylko co jakiś czas po prostu rozlega się alarm i musimy się spodziewać jakiegoś ataku rakietowego plus działania dodatkowo na granicy, które już obserwujemy, plus jakieś ataki w cyberprzestrzeni. Jak pana zdaniem mogłaby taka właśnie agresja wyglądać? To, co się wydarzyło na Ukrainie, te 72 godziny tej wojny sprzed 2 lat, pokazało nam, że Rosja jest kolosem na glinianych nogach. Naprawdę kolosem potężnym, którego musimy się obawiać, którego musimy cały czas czuć, ale to już nie jest państwo militarnie zdolne do tego, żeby tutaj dojechać do nas na gąsienicach swoich czołgów. Tak uważam na dzień dzisiejszy. To jest cały czas mówienie, że oni za 3, 4, 5 lat odbudują swoją potęgę taką konwencjonalną. A więc dzisiaj nie przyjedzie do nas żaden rosyjski czołg, on tu po prostu nie dojedzie. Tam jest kupę dziadostwa sprzętu z lat 50., 60. Są pierwiastki nowoczesnego sprzętu, z którym sobie jesteśmy w stanie za pomocą przewagi technologicznej poradzić. Nasz mnożnik siły, broń przeciwpancerna, która jest lekka, precyzyjna, jest w stanie to niszczyć. Ale Rosjanie mają straszaka pod względem całej broni niekonwencjonalnej, swojego lotnictwa, łodzi podwodnych i innych okrętów, które w stanie są przenosić potężną broń i której tak samo my się możemy obawiać w Warszawie, jak Anglicy w Londynie czy Francuzi w Paryżu. Rosjanie z wojny takiej, jaka jest na Ukrainie, a więc linia frontu z I wojny światowej, są w stanie przeskoczyć do III wojny światowej, kiedy nie ma znaczenia miejsce na planecie. A więc tego musimy się obawiać. A więc główne siły i środki dla nas to jest broń przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, ale jest jedna rzecz, o której chyba my w Europie albo i chyba na świecie zapomnieliśmy, a więc o czymś takim jak sabotaż. Ukraińcy zaczynają w ten sabotaż ładnie wchodzić i od czasu do czasu widzimy, że w Rosji gdzieś coś się pali, gdzieś coś wybuchło i nie mam wiedzy, może analitycy mają wiedzę, jak my bardzo w Europie jesteśmy nasyceni rosyjskimi agentami, nie takimi, którzy szpiegują w stylu Jamesa Bonda, tylko tą agenturą taką niższą, która jest w stanie popodpalać nam parę rzeczy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dokładnie. Tego uczyliśmy się. Ja byłem w wojsku, poszedłem do zasadniczej służby wojskowej w 1993 roku i w tej zasadniczej służbie wojskowej tego byliśmy jeszcze uczeni. Dzisiaj chyba nie wiem, czy... Bardzo mało, na pewno tego się już nie robi, natomiast działania dywersyjno-sabotażowe Rosjanie mają wpisane w doktrynę swoją. Dokładnie tak. I na pewno się trzeba z tym liczyć, bo te działania będą miały charakter powszechny. Przed przyjazdem czołgów oczywiście. Ale tu, żeby trochę tak nie straszyć naszych widzów, bo oczywiście ta perspektywa wojny i zagrożenia kinetycznego jest rzeczywista, ale na niskim poziomie, tak, prawdopodobieństwa. Natomiast to, co panowie powiedzieli w drugiej części, jeśli chodzi o te działania sabotażowe, czy generalnie działania o charakterze hybrydowym, tak, gdzie z jednej strony są działania kinetyczne w Ukrainie, a równolegle w innych krajach, które mogłyby wspomagać Ukrainę, są działania niekonwencjonalne i to jest front, na którym mamy w moim odczuciu duże zaniedbania, a na którym się
toczy bardzo agresywna działalność rosyjska. I przykładem mogą być ci wspomnieni tej rolnicy, którzy są wykorzystywani instrumentalnie przez rosyjskich dywersantów, ale mamy inne takie bardzo jaskrawe przykłady, gdzie działania o charakterze niekinetycznym pozwalają przynosić rezultaty porównywalne do działań kinetycznych. I postawię dwa takie przykłady tutaj. Jeden to jest Brexit, gdzie języczek uwagi został przesunięty, i to mówią brytyjskie służby same, pod wpływem zewnętrznych rosyjskich również działań, gdzie te kilka procent, które tam wahały się, zostały zmanipulowane w społeczeństwie, i Brexit osłabił Unię Europejską, osłabił Wielką Brytanię jako gospodarkę. Innymi słowy, Wielka Brytania ma mniejszy potencjał, i tak dalej. A drugi przykład, wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, sławetne starcie Trump-Hillary Clinton, gdzie były i zostały potwierdzone wpływy również obcych państw, w tym Federacji Rosyjskiej. W związku z czym te działania są naprawdę poważne. I jeżeli teraz mówimy w miesiącach przedwyborczych, że w Polsce dzieją się rzeczy, które ja tak żartuję, że cyrulicą są pisane scenariusze, tak jak wokół tych biednych rolników, którzy nagle tam jeden z nich z sowiecką flagą biega i mówi, że Putin zrób porządek, no to są te działania, na których my musimy się przede wszystkim skupić. Oczywiście nie zaniedbując sfery twardego bezpieczeństwa i obronności, ale tu jest ten rzeczywisty front, gdzie te działania są najbardziej realne na naszym polu, i mam świadomość i takie poczucie, że trochę oddajemy to pole bez walki. My nie mamy strategii odpowiedzi. No działać. Nie mamy strategii odpowiedzi. To jest główny problem, bo my znamy strategię Putina, ją identyfikujemy, ją artykułujemy tutaj też między innymi, ale czy my mamy strategię odpowiedzi? Czy NATO ma strategię odpowiedzi, chociażby w wojnie propagandowej, wojnie informacyjnej? Nie ma nic takiego, więc pytanie jest takie, czy my jesteśmy gotowi do tego, żeby Putinowi odpowiedzieć w sposób podobny do jego ataków? Nie. W NATO nie ma takiej strategii, w Unii Europejskiej nie ma strategii i u nas w Polsce też nie ma strategii, jak bronić się chociażby przed tą wojną hybrydową, którą nam funduje Łukaszenka i Putin. No bo NATO jest strukturą obronną. A jeżeli chcesz się obronić, to weź zaatakuj. Ale myśmy się tego chyba pozbawili, żeby być typowym straszakiem dla Rosji, bo nawet w naszej przestrzeni takiej... To pytanie do ciebie, dlaczego się nie bronimy? No właśnie, czemu zrezygnujemy z obrony? Czemu nie mamy strategii, która by była odpowiedzią na ataki Putina? To jest przeddzień, ja tylko bym dokończył myśl. To jest przeddzień wojny dwa lata wstecz, kiedy potężne rosyjskie zagony stoją po stronie rosyjskiej, i powiedzcie mi, który z polityków by podpowiedział Zełenskiemu, weź ich tam zaatakuj. Który z polityków by to powiedział? Nie, bo jeszcze francuski prezydent był jeszcze u Putina i Putin go jeszcze zapewnił, że jeszcze wojny nie będzie. Oni stali wszyscy gotowi. Ich trzeba było w tym momencie uderzyć. Ale ja i tego my nie zrobimy jako Europa, jako NATO. Nie uderzymy Rosji pierwsi. Ja wiem, ale to też jakby my musimy pamiętać ciągle o tym, że to my jesteśmy światem demokratycznym, który szanuje prawo międzynarodowe, a prawo międzynarodowe w samej i preambule Karty Narodów Zjednoczonych, czyli naszej międzynarodowej konstytucji, mówi wprost, że my mamy prawo do obrony jako państwa. Legalne, znaczy prawo do legalnej obrony. Ukraina nie mogła być państwem... Czyli musimy przygotować się na przyjęcie pierwszego ciosu. Tak, ale to już obrona jest zdefiniowana właśnie w taki sposób, że i to jest też zarzut w stosunku tak naprawdę do nas, bo pozwalamy Izraelowi bronić się przeciwko Hamasowi na terytorium Strefy Gazy, prawda? Czyli z całym impetem wjechać i zrolować bez względu na krytykę międzynarodową Hamas i nawet cywilów palestyńskich w Strefie Gazy, a tak bardzo pilnujemy tego, żeby... Wiemy z jakiego powodu, żeby Ukraińcy, broń Boże, prawda? Nie dostali broni, która pozwoli sięgnąć Rosji. A my dokładnie wiemy, że Rosja się może cofnąć tylko i wyłącznie w takim momencie, w którym ona sama stoi przed widmem dramatycznej porażki, jakiegoś rozpadu, czyli generalnie głębokiego kryzysu. I my musimy na Zachodzie sobie uświadomić, że ta wojna, tak jak już ustaliliśmy, ona z nami trwa. To nie jest wojna tylko z Ukrainą, to jest wojna Putina z nami, że jemu zależy na rozbiciu Zachodu i pozbawieniu nas
tego przywództwa międzynarodowego. Jemu zależy na tym, żeby doprowadzić do takiego kryzysu w NATO, który by rozsadził sojusz od środka, czyli żeby rozpadła się wartość wspólnoty bezpieczeństwa, żeby się rozpadło myślenie sojusznicze, żebyśmy się zatomizowali i żeby każdy bronił się sam. Pani, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli taką planszówkę i na tej planszówce moglibyśmy sobie grać tymi wojnami? Co by zrobiła Ukraina? Otworzyłaby gdzieś drugi front. Ja wiem. Szanowni Państwo, to jest tutaj pytanie. Przepraszam, to teraz ja bym chciał, jeśli mogę. Może to jest właśnie spór cywilizacyjny i spór co do definicji. Bo tak jak mówi pani doktor, my jesteśmy cywilizacją Zachodu, cywilizacją praworządną, która chce się bronić. A może właśnie my powinniśmy zmienić rozumienie i zastanowić się nad tym, jak świat rozumie Rosja, która jest cały czas cywilizacją Wschodu i jednak nie obawia się sankcji międzynarodowych, jakiegoś oporu, niezrozumienia bądź krytyki, nie obawia się i uderza. To słuszna obserwacja. Oczywiście konflikt w Ukrainie bardzo uwidocznił podział w przestrzeni międzynarodowej pomiędzy krajami demokratycznymi, ceniącymi pokój, a krajami, które takimi jak Rosja, które mają tendencje autorytarne i które zaczynają ze sobą współpracować. Ta sławetna oś zła w tej chwili, można powiedzieć, się bardzo uwidoczniła. I tak jak wcześniej domniemaliśmy, że mogą ze sobą te kraje współpracować w sposób aktywny, jak na przykład Korea Północna czy Iran, wspierając inne kraje agresywne, teraz to było unaocznione. Korea Północna dostarczająca uzbrojenie Rosji, Iran dostarczający uzbrojenie Rosji. Ta współpraca również w ramach BRICS-u, również w krajach globalnego południa, ona zaczyna dzielić globus na kraje demokratyczne i które nie są tak przywiązane do demokracji. Natomiast to tym bardziej nas powinno motywować, żeby bronić tego naszego systemu wartości, bo jeżeli tego teraz nie zrobimy, to dokładnie tak, to, co pani doktor powiedziała, zatomizuje nas, a nas będzie łatwiej ograć każdego z osobna. Czemu my nie wykorzystujemy jako Unia Europejska naszego potencjału, żeby na przykład z krajami takimi jak Rosja w przeszłości negocjować jako całość? Negocjowaliśmy zawsze w pojedynkę, tak? Wykazując wtedy łatwość do ogrania. No, nie wykorzystujemy pewnego potencjału. Jeśli już tak nawet patrząc na tą Ukrainę, która jest rozdzierana pomiędzy próbę zagarnięcia jej przez Rosję, a próbę zachowania i ułatwienia jej aspiracji zachodnich, demokratycznych, to proszę zwrócić uwagę, co tam się wydarzyło. Ukraina się obroniła w pierwszych dniach, miesiącach agresji w ramach, można powiedzieć, kupowania ludzkich serc, bo kupili opinię międzynarodową. Rosjanie akurat tutaj zaspali tę wojnę informacyjną. Ukraińcy jasno postawili, że ta wojna to jest wojna pomiędzy agresorem i ofiarą, złem i dobrem. Natomiast niestety ten romantyzm się kończy w momencie, kiedy kończą się dostawy broni. I rozstrzygnięcie tego konfliktu będzie przez realistów. I potem będzie policzone, kto odpowiednią liczbę broni dostarczył. No i potem ktoś będzie musiał się, tak jak pan generał zaznaczył, po zakończeniu specjalnej operacji, przejściu w fazę zamrożonego konfliktu, ktoś się z kimś dogada. Tylko jeżeli dogadamy się z Putinem, to będzie dla nas porażka, bo Putin jest bully. Nie ma dobrego słowa po polsku, no jest agresorem, jest tym złym drapieżnikiem, jak ze szkolnego korytarza go pamiętamy. Dopóki on nie dostanie fangi w nos, to będzie zaczepiał słabszych. Tak, bo to jest mentalność, to trochę takie psychologizowanie, ale to akurat w przypadku Putina naprawdę się sprawdza. My powinniśmy mieć świadomość tego, jest taki, Rosjanie ostatnio się zafascynowali takim serialem, nie wiem, czy mogę podać tytuł, Słowo Pacana. To jest taki serial o takich młodych gangach przedmieść moskiewskich z przełomu lat 80. i 90. I to są te środowiska, tylko nie moskiewskie, ale leningradzkie, czyli te podwórka, to podwórko, na którym się wychował Putin. Jego mentalność jest ukształtowana w zupełnie inny sposób niż tego, prawda, dobrze ułożonego, pacyfistycznego. Brat dokładnie. I Brat 2. To są filmy, które polecam obejrzeć. One pokazują ten mindset, ten umysł tych środowisk, które są władze. Warto to obejrzeć. Natomiast warto też pamiętać, że my musimy czytać
Rosję nie poprzez nasze własne kalki i nasze, prawda, takie w nas... Systemy wartości. Dokładnie. Tam inny jest system. My musimy patrzeć na Rosję na taką, jaka ona jest i taką, jaką Rosja siebie, to znaczy... Sama siebie postrzega. Może, to, ja to też, pytanie, ale... tak wbijając się, to jakie pani poleci filmy dla naszej młodzieży, na których będzie budowała patos taki, żeby nie brać plecaka ewakuacyjnego i nie wyjeżdżać z Polski, tylko żeby zostać jednak i tutaj walczyć o Polskę? A to chyba pan... Nie no, cztery pancerny i pies i stawka większej życia już się skończyły, nie? Dlatego takie pytanie, kurczę, co ja my wiem, robimy w naszym społeczeństwie, żeby... budować, bo bardzo dużo mamy... A to ja, przepraszam, wtrącę się. Ja pana pocieszę, bo tu sami Rosjanie kiedyś w 2000, pewnie to był 15 albo 16 w Gruzji, mieliśmy konferencję międzynarodową, na której byli także Rosjanie i tacy zbliżeni nawet do Kremla, ponieważ oni przestrzeń tą postradziecką objeżdżali regularnie. I w rozmowie z takim kremlowskim politechnologiem on się mnie pyta tak prowokacyjnie, mówi: słuchaj Agnieszka, a czy ty sobie wyobrażasz, żebyśmy my kiedyś wam, prawda, przez Białoruś wjechali z naszymi czołgami? I ja mówię: no ale ośmielicie się? Mówi: nie no, to ciebie pytam, czy wy sobie to wyobrażacie? I ja mówię: ale czy wy sobie wyobrażacie, jakbyście funkcjonowali w społeczeństwie, które będziecie próbowali podbić, które opór przeciwko Rosji ma, prawda, ukorzenione z dziada pradziada? I on mi przyznał rację, mówi: wiesz, to prawda, my bierzemy pod uwagę to, że Polska i Polacy w przypadku, powiedzmy, konfrontacji z nami, to byłoby społeczeństwo nie do podbicia. To znaczy, to byłby... wychodzą z założenia, że wjeżdżając do nas, muszą tego nas wszystkich tak wymordować. Katyn, tak? To myśmy ich tego nauczyli. I to jest ważne. Czy tu filmy nie są potrzebne chyba w stosunku do konfrontacji z Rosją. Ale tak jeszcze szybciutko wracając do Rosji, musimy mieć jasność co do jednego. Rosja to nie jest państwo z piękną twarzą. My przez wiele lat romantyzowaliśmy jej wizerunek. My patrzyliśmy przez Rosję przez pryzmat naszych oczekiwań w stosunku do niej, że będzie piękna, demokratyczna, liberalna. Tymczasem Rosja jest jaka jest, czyli jest imperialna. I ja na przykład nie domagam się od opozycji rosyjskiej, żeby była wielce liberalna i prodemokratyczna, bo oni mają nieprzepracowane kwestie trudne, historyczne, czyli swoją ekspansję imperialną, kolonializm w stosunku do narodów podbijanych, takie poczucie wyższości, wielkoruskości i tak dalej, i tak dalej. Rosja w sposób naturalny w 2007 roku na tym samym Monachium, znaczy w tym samym Monachium, prezydent Putin wprost wyłożył jak kawę na ławę, ale wtedy my jako Zachód w ogóle tego nie zrozumieliśmy. Ale nie słyszeliśmy. Tak, my wtedy w ogóle tego nie zrozumieliśmy, to znaczy nasza część zrozumiała Europy, natomiast nie zachodnia, ale on tam wprost powiedział: koniec polityki miłości, czyli koniec współpracy z Zachodem. Odtąd, czyli od 2007 roku, to my, Rosja, będziemy się domagać, będziemy wymuszać poszanowanie naszych interesów narodowych poprzez, i teraz zawsze było do wyboru, dotąd była kooperacja. On wypowiedział kooperację Zachodowi i powiedział: odtąd będzie konfrontacja. I pod tym względem już później mamy całą masę kontynuacji. Militaryzację społeczeństwa, gospodarki, polityki, wprowadzanie takiego, prawda, tego sentymentu wielkoruskiego, imperialnego. Mamy wojnę za rok gruzińską, mamy później agresję na Ukrainę. To wszystko, to nie jest przypadek, że Rosja taka jest i nie powinni dzisiaj, oceniając czy definiując Rosję, spodziewać się, że ona raptem się zmieni. To znaczy, nawet jeżeli się zmieni, to pamiętajmy, to będzie pewna, nie chcę powiedzieć maskirowka, ale to będzie pewna zagrywka taktyczna. Rosja się cofnie tylko wtedy, kiedy my będziemy, kiedy zrozumie, że może naprawdę dostać boleśnie i wtedy się... Jestem przekonana, że się cofnie, tylko my wtedy, naszym zadaniem jest nie ratować Rosji. To znaczy, musimy Rosji pozwolić raz odrobić wszystkie lekcje historyczne, za które odpowiada, a których nie odrobiła. I nie możemy jej ratować na przykład dzisiaj z rąk Chin, tak? Bo ona się sama kosztem tej awantury i wojny z Ukrainą i z Zachodem, ona się...
jakby cofnęła gospodarczo i zrobiła z siebie taką przybudówkę takiego junior partnera Chin. I teraz ja się obawiam tego, że my w naszym takim często poczuciu, że ważniejszym zagrożeniem mogą być za moment Chiny, a nie Rosja, będziemy próbowali tą Rosję wyciągać na siłę z tego koszyczka chińskiego, ale to nie tędy droga. Rosja, ona sygnalizuje albo będzie nam sygnalizować, że będzie miała wolę z nami rozmowy, a także będzie wysyłała sygnały: uratujcie mnie, bo Chińczycy są ważniejsi. I to my też nie powinniśmy wpaść w tę pułapkę. Dajmy Rosji się zwasalizować i ona sama wróci. To znaczy Rosja musi dostać porządne lanie, musi odnieść klęskę strategiczną. Rosja musi upaść. Tak. Ale dlaczego? Często są dyskusje na temat duszy rosyjskiej, tak? I właśnie to, czy ona jest również autorytarna, czy ma zapędy takie, jak czy władza reprezentuje społeczeństwo. Bo w Iranie na przykład nie reprezentuje społeczeństwa. Jedno to są ajatollahowie i czymś innym jest społeczeństwo, które jest prozachodnie, wykształcone, otwarte intelektualnie i tęskniące za relacją z Zachodem. W Rosji takiej sytuacji nie ma, bo społeczeństwo rosyjskie nigdy nie zaznało sprawiedliwości. Za wszystkie traumy, które po drodze miały miejsce, nikt nie został rozliczony. I to mam na myśli zarówno traumę w rodzinie, że syn donosił na ojca, ojciec na żonę, czy tam na matkę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te traumy nigdy nie zostały rozliczone, nigdy nie zostały osądzone. W związku z czym to społeczeństwo nie ma w sobie odwagi, ono jest apatyczne z uwagi na to, że nie ma nadziei, że ich heroizm zostanie kiedyś doceniony. I to sprawia, że to jest społeczeństwo złamane, które musi dostać tej sprawiedliwości. I czym jest ta sprawiedliwość w tym wypadku? Upadkiem władzy. Władza musi gdzieś tam się przemielić i rozliczyć. I dopiero wtedy jest jakaś szansa, że my będziemy szukali te nasze aspiracje, wyobrażenia o Rosji, że Rosja może być kiedyś demokratyczna. Ale musi najpierw nastąpić rozliczenie. Jeżeli nie nastąpi, to nadal będziemy mieli do czynienia z Rosją, która jest po setkach lat pod dominacją mongolską. Innymi słowy, zawsze będzie to sztuka wojny i wszystkie te mechanizmy wykorzystywane w brutalnej wojnie, jako instrumentalizowane w polityce, dywersja, dezinformacja, morderstwo i wszystkie te najgorsze wcielenia. Szanowni Państwo, debata Widmo Agresji zbliża się powoli do końca, ale muszę jeszcze poruszyć tematy wojskowe i ważny temat wojskowy. Stąd pytanie do pana generała, a również później pytanie do Pawła Mateńczuka. Panie generale, wyobraźmy sobie taką sytuację, że taka sytuacja już była, tylko nieintencjonalna. Spada rakieta na terytorium Polski, mamy wybuch, tylko że ten upadek jest absolutnie intencjonalny. Co się dzieje? Co robi nasze wojsko? Co robi NATO? Generalnie powinno reagować, zawsze powinno reagować. Ja sobie nie wyobrażam braku reakcji. Ja wiem, że propaganda to jest jedno i że te działania, które mają nas uspokajać, to jest to podrywanie par dyżurnych, czy to naszych, czy natowskich. To mnie jako żołnierza nie uspokaja wcale, bo rakieta nie powinna do Polski wlecieć. Od tego trzeba zacząć. I systemy, które my mamy, którymi dysponujemy i którymi dysponować będziemy, powinny być na tyle przygotowane, zdolne do reagowania, żeby takich lotów nie było, tak jak pan powiedział. Te do tej pory 3 były przypadkowe, ale jak będzie intencjonalne, to co wtedy zrobimy? Okaże się, że jest za późno. Zatem nie wolno dopuszczać do tego, żeby był brak decyzji w przypadku, gdy takie intencjonalne działanie ze strony potencjalnego przeciwnika może mieć miejsce. Tym bardziej, że my nie możemy wykluczyć, że teraz jedna z rakiet, która trafi do Polski, będzie z ładunkiem 600 kilo i to będzie działanie, za które Rosjanie nas przeproszą, ale już będą ofiary i będą straty. No ale skoro, jeśli doszłoby do takiej sytuacji, zastanawiam się właśnie, jak my powinniśmy zareagować. Czy zareaguje nasze wojsko, czy zareagują właśnie nasi politycy? Czy może dojść do takiego rozmywania sytuacji? Bo wiemy, że dochodzi do konsultacji. Tak jak doszło w trakcie kiedy rakieta spadła na miejscowość w Polsce. Była konsultacja Andrzeja Dudy, rozmawiał z nim Joe Biden, no i panowie podjęli decyzję, że jakby nie ruszamy tego ani 3, 4, 5 artykułu NATO. Tylko, że jeśli intencjonalnie nastąpi coś takiego, to nie obawia się pan rozmywania, że to jeszcze okej, Rosja zaatakowała, ale co teraz my jako NATO ruszymy na Moskwę? Ja uważam, że nie zrobimy nic. Dlaczego? Dlatego, bo trzeba by zadać pytanie takie dzisiaj wprost, jakie są nasze środki odwetowe
Czy mamy na przykład w obwodzie królewieckim wyznaczony jakiś cel, który zostanie zniszczony przez nasze lotnictwo albo przez naszą artylerię dalekiego zasięgu? Nie wiem, czy posiadamy taką cel. Sięgamy na całą głębokość obwodu. Tak, a więc czy mamy takie cele, które będą odpowiadały na to, co się wydarzyło u nas? Intencjonalnie. Czy coś takiego mamy? Nie wiem, czy mamy, czy nie. Ja nie mam takiej wiedzy, nie? Ale jeżeli nie mamy dzisiaj zdefiniowanych takich celi, no to co mogą zrobić nasze FF? Ale w tym mamy, momencie? Nie mamy, tylko pytanie, czy będzie decyzja, czy będzie znowu jakby poetyka, retoryka taka, że nie drażnimy Rosji. Wojskowi podejmą decyzję, jak będzie trzeba, musi być zgoda polityczna na takie działanie, bo jeżeli nie będzie zgody politycznej, wojskowi nie zrobią nic. A kto podejmuje w Polsce tę decyzję? Prezydent, rząd, Sejm? Znaczy, to musi podjąć decyzję rząd. Czyli tutaj w tym przypadku premier, ponieważ moim zdaniem premier ma w ręku wszystko to, czym dysponują siły zbrojne. Jeżeli rzeczywiście będzie zagrożenie intencjonalnym działaniem, powinno być przeciwdziałanie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić przeciwdziałania, to trzeba Polakom powiedzieć, wiecie, uspokójcie się, nie reagujcie, my też reagować nie będziemy, ponieważ możemy trzecią wojnę wywołać. To jest decyzja polityczna. Tak, tylko żeby rząd podjął decyzję, to musi być skonsultowana z NATO. Nie? A to trwa. A to trwa. To będzie już znowu drabinka sobie jechała do waszych... Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent... Ale to, co, wie pan co, wszyscy się spotkają, wszyscy będą debatować i będą opowiadać. Będziecie robili tutaj, jak zawsze, kolejne dyskusje, będziemy się ścierać tutaj i tak dalej. Wojsko, tak jak powie pan generał, będzie gotowe i zrobi to, co mu się wyda za rozkaz. Ale to są, cały czas jest kopuła polityków. Cały czas jest kopuła polityków. Zacznie być głos opozycji. Ktoś będzie chciał być mądrzejszy od kogoś, będą doradcy. Czy doradcy mają rację, jacy są ci doradcy i suma summarum, rozpętanie II i III wojny światowej? Podniesie rękę, kto zaczyna wojnę nuklearną. Ja się zgodzę z panami, że rola polityków tutaj jest kluczowa. Wojskowi wykonają polecenie, do którego są szkoleni. Natomiast no, niepokojące było obserwowanie tego, jaki był ciąg decyzyjny w przypadku tych incydentów, o których mówimy. Potem konieczność wojskowych do obrony. Pamiętamy dowódcę operacyjnego, który musiał kontrować de facto oskarżenia, które były kierowane w stronę wojskowych przez polityków. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Świadczą o niedojrzałości polityków oraz świadczą o tym, że procedury są niejednoznaczne, a to już jest niepokojące. Innymi słowy, no to są rzeczy, o których nie ma co tam dywagować zbyt szczegółowo publicznie, ale należy je na pewno zweryfikować, zwłaszcza jeżeli mamy, tak jak obecnie, koabitację pomiędzy rządem a prezydentem. Choć muszę tutaj od razu powiedzieć, że mam wiedzę, że ta współpraca w obszarze bezpieczeństwa jest bardzo dobra pomiędzy rządem a prezydentem, co mnie cieszy i uspokaja również jako obywatela. To przynajmniej są to uspokajające słowa pani doktor Agnieszka Bryc. Ostatnie dosłownie zdanie. Za sekundkę, dobrze. Za moment, bo będę chciał jeszcze o sojuszników zapytać, ale muszę wrócić tutaj do naszych oglądających, bo Abrams pisze komentarz. My będziemy dyskutować i tutaj zwracam się też do naszych wojskowych, a oni będą najeżdżać, dlatego pierwsze dni ewentualnego konfliktu to 100% obrona, zwłaszcza przeciwlotnicza, która u nas jest słaba. Powinna być priorytetem, bo lotnictwem można wszystko. Czy obrona przeciwlotnicza powinna być priorytetem? Zgadza się i wojskowi, i wszyscy wojskowi od lat mówią, że kluczem do powodzenia w operacji obronnej, strategicznej operacji obrony naszego państwa to jest skuteczna obrona powietrzna, przeciwlotnicza. Jeżeli jej nie będzie, czyli nie będzie tego parasola, to istotne działanie wojsk operacyjnych na morzu czy na lądzie będzie bardzo ograniczona i moim zdaniem to jest klucz do tego, abyśmy mogli przyjąć te pierwsze uderzenia, ponieważ pamiętajmy o tym, że w doktrynie rosyjskiej Rosjanie zaczynają każdą operację od operacji powietrznej, od zaczepnej operacji powietrznej, gdzie uderzają wszystkim, co mają, co lata. Zgoda z panem generałem? 100%, nawet nie ma o czym dyskutować. W takim razie oddaję głos doktor Agnieszce Bryc z pytaniem o to, patrząc na to, co wygaduje Trump, czy sojusznicy nas zostawią i patrząc na to, jak wyglądała nasza historia jeszcze w poprzednim wieku? Jeżeli byśmy upowszechniali takie domniemania i straszyli, bo to źle brzmi, straszyli, ale
nie można szerzyć takiego obrazu, że zostawią nas sojusznicy, bo tak się zdarzało w historii, bo taka jest analogia historyczna. Dzisiaj mamy XXI wiek, mamy inną świadomość, mamy inną sytuację międzynarodową, inną ocenę sytuacji i nawet jeżeli będą problemy z uzgodnieniem wspólnego stanowiska, no to pocieszające jest to, że jeżeli tylko NATO będzie dotrzymywało tych swoich zobowiązań, które poczyniło w przeciągu ostatnich 2 lat, to nawet z problematycznym prezydentem w Waszyngtonie, my jako sojusz damy sobie radę albo w całości, albo członkowie sojuszu w sposób indywidualny. Znaczy, nie zapominajmy, że my jesteśmy tak związanym ze sobą systemem naczyń połączonych. I gospodarczo, i politycznie, i powiedzmy tożsamościowo, że ja sobie całkiem wyobrażam, znaczy dopuszczam taki scenariusz, że w sytuacji tego czarnego scenariusza jesteśmy w stanie bardzo szybko odtworzyć dokładnie te same mechanizmy, te same reakcje, ale już nie na zasadzie działań natowskich, wspólnotowych, tylko tych samych działań natowskich, wspólnotowych, ale bez tego oficjalnego szyldu natowskiego. To jest kwestia, to jest też istotne, ponieważ NATO to nie jest wspólnota klientów, bo klientelizm to jest domena wspólnoty niepodległych państw, BRICS-u i nie tylko, czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Państwa natowskie związane są wspólnymi wartościami. To jest kompletnie inna mentalność, która zakładam w sytuacji poważnego zagrożenia, nawet w tych wszystkich obiekcjach, które mamy, że Grecy, Hiszpanie czy Włosi, jakby nie oskarżając i dzisiaj o zaniechania, zareagowaliby znacznie później i zastanawialiby się, czy ta flanka wschodnia jednak ma znaczenie, to ja zakładam, że dzisiaj sytuacja skłoniłaby jednak wszystkie państwa natowskie do jednak sprawnej reakcji. I warto o tym pamiętać. My nie jesteśmy klientami sojuszu. My jesteśmy członkami tej samej struktury, bo sojusz to my. Więc trochę tak optymistycznie, więcej wiary, myślę, że nie byłoby tak źle, jak tutaj oczywiście przez te dwie godziny. Ja na koniec, szanowni państwo, przepraszam, bo już powoli musimy kończyć. Po minutę na każdą wypowiedź zaczniemy od pana Zbigniewa Pisarskiego. Skoro jest tyle zmiennych, skoro tyle, no niestety, mało optymistycznych informacji tutaj usłyszeliśmy, czy jest coś w naszym państwie, w naszej obronności, w naszej wojskowości, w tym miejscu, w tym czasie, w którym teraz się znajdujemy, co jest stałe, bezpieczne, napawające według pana nas optymizmem? No, muszę powiedzieć, że przy całej mojej krytyce do elit politycznych, w momencie próby one wykazują się dojrzałością. I tak jak mieliśmy okazję obserwować współpracę pomiędzy ówczesnym rządem a opozycją 2 lata temu, to ta współpraca była naprawdę bez zarzutu. I miałem okazję obserwować i doświadczać, jak wyglądało spełnianie próśb pomiędzy jedną stroną a drugą. To było naprawdę wzorcowe. Życzyłbym sobie tego, żeby w czasie pomiędzy tymi kryzysowymi momentami ta dojrzałość, jeśli chodzi o znaczenie bezpieczeństwa obywateli, była również przełożona na wspólne działanie, żeby to bezpieczeństwo podnosić. Generał Skrzypczak, Paweł Matańczuk, panowie, co was napawa jednak optymizmem na koniec tej debaty? To, że dostaliśmy szansę, którą daje nam Ukraina. Dostaliśmy szansę, która wynika z decyzji politycznych o tym, że możemy mieć potencjał sił zbrojnych szybko odbudowany. Trzeba tą szansę wykorzystać. Potrzebni są twardzi ludzie na ciężkie czasy. I teraz taki czas właśnie nadszedł, a zatem jest to wielkie wyzwanie dla tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo państwa, ale oni muszą się oprzeć na tych ludziach, którzy mają w sobie taki potencjał, że w tych trudnych czasach podołają wyzwaniom. Gdzie szukać optymizmu dzisiaj? Jednak w naszym społeczeństwie, bo to, że już 4 pancernie i pies i stawka większa i życie odeszły w zapomnienie, to jednak myślę, że z mlekiem matki przez te wszystkie pokolenia wyssaliśmy to, że jak przyjdą, w cudzysłowie, Rosjanie tutaj do nas, to jesteśmy w stanie się przeciwstawić.
ostatni optymistyczny akcent od pani doktor Agnieszki Bryc. Wystarczy nawet nie tyle akcent, ale sobie przypomnieć sceny tych jadących kolumnami Polaków na granicy z Ukrainą w ramach solidarności i pomocy i samoorganizacji Polaków. To jest coś, co mogłoby zaskoczyć nie tylko potencjalnego agresora, ale i świat zewnętrzny, sojuszniczy. Więc ja myślę, że my mentalnie tu się oczywiście możemy spierać, ale my też wiemy jedno, że w momencie próby Polacy nie zawiedliby. To znaczy, to byłoby społeczeństwo, które przestałoby się kłócić. To jest społeczeństwo, które zorganizowałoby się oddolnie, nawet przy braku różnych procedur. I to byłoby społeczeństwo, które dawałoby przykład takiego szlachetnego, skutecznego oporu, a jednocześnie przecież już raz nasze społeczeństwo zachwyciło tym takim, prawda, humanitaryzmem świat zachodni, ale też byśmy byli wzorem. To znaczy, ja się śmieję trochę, po setkach lat stoimy znowu powszechnym czy pospolitym ruszeniem. Tak? Ale to tacy jesteśmy. I to tacy też jesteśmy. I to warto to po prostu skapitalizować w sytuacji kryzysowej. Politycy dadzą nam narzędzia, żeby to nie było tylko tak zawsze pospolite ruszenie. Ale sobie poradzimy. Tak. Szanowni Państwo, tak wygląda Polska, tak wyglądają Polacy, a my jesteśmy w wirtualnej Polsce, a w studiu gościli doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zbigniew Pisarski, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i Paweł Nawal-Mateńczuk, były żołnierz, weteran jednostki GROM. To była debata Widmo agresji w wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Paweł Pawłowski. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.